Jezus to życie. To jest jedna osoba, która jest źródłem życia i tego życia potrzebujesz w sobie. To jest Ewangelia. Człowiek może być połączony na stałe z Bogiem. Możesz mieć źródło życia w sobie. Możesz przestać być pusty w środku. Inaczej pajacujesz, jak ci goście tutaj. Pajacujesz. Oni nie pajacują, oni nie są w stanie się podnieść. Udajesz. Udajesz, że żyjesz. Co ty powiesz? Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz się narodzić na nowo, jak każdy człowiek, który jest oddzielony od Boga. Każdy potrzebuje się narodzić na nowo. Czy jest agresywny, czy jest dobrotliwy, czy nadużywa alkoholu, czy jest przykładnym mężem albo żoną. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Potrzebujesz się narodzić na nowo. Potrzebujesz się narodzić na nowo. Potrzebujesz wziąć swój kark przed Bogiem i przestać pajacować. Tego potrzebuje każdy człowiek. Każdy człowiek potrzebuje się upamiętać. Każdy człowiek potrzebuje wejrzeć w siebie i zobaczyć, że jest wystarczający. I dawać. Każdy człowiek potrzebuje zrobić to, co ja zrobiłam 22 lata temu. Też wydawało mi się, że jestem królową życia. Świetnie sobie radziłam, na zewnątrz tak to wyglądało. Robiłam karierę. Ale wewnątrz było bagno. Wewnątrz była pustka. I kiedy gasły światła imprez, kiedy gasły te głupkowate rozmowy przy alkoholu, przy fajkach, to tak naprawdę zostawałam sama ze sobą, z tą pustką, którą miałam w środku. Czasoumilacze są dobre na jakiś czas, ale później zderzasz się z tym, że jesteś egocentryczny, zderzasz się z tym, że jesteś niewystarczający. I albo uśmierzasz ten ból cały czas i cały czas powodujesz szum wokół siebie, żeby tylko nie myśleć o tym, co masz w środku. Albo zdecydujesz się skonfrontować z prawdą. Jeśli zdecydujesz się skonfrontować z prawdą, to zawołaj do Jezusa. Ja wtedy tak zrobiłam. Byłam ateistką, ale uznałam, że jestem na dnie, z którego sama się nie wyciągnę. I po raz pierwszy zawołałam do Niego jak do osoby. Po raz pierwszy, ponieważ ktoś kiedyś wcześniej mówił mi o tym, że Jezus to jest osoba i że doświadczył spotkania z Nim w realny sposób. I życie tej osoby przekonało mnie po latach, że to może być prawda. Dlatego zaryzykowałam i przez wiarę zawołałam do Jezusa i On mi się objawił. W jednej chwili zostałam przekonana o tym, że ginę bez Niego, że rzeczywiście ta pustka w środku ściąga mnie w dół, że rzeczywiście ja potrzebuję mieć tam życie. Nie zgodziłam się z tym, co mam. Za to uznałam, że chcę tego, co ma dla mnie Bóg. Ponieważ od razu w jednej chwili wiedziałam też, że On mi przebaczył. On się na mnie nie gniewa, nie gniewa się na ciebie. Bóg jest dobry i tylko dobry. Nie zsyła na człowieka chorób. Nie zsyła na niego żadnych klęsk, żeby go do czegoś przyprowadzić, żeby go skłonić. On nie ma deficytów. To nie jest uzurpator, który potrzebuje, żeby mu się kłaniać. To ty potrzebujesz jego życia. To ty potrzebujesz ożyć w środku. To ty tego potrzebujesz. On od ciebie nie potrzebuje niczego. On sam siebie dał człowiekowi, żeby człowiek mógł to wziąć. Bóg nie potrzebuje od ciebie pokłonu. Nie potrzebuje niczego. Absolutnie, to jest zaspokojony byt. Potężny król. Pełnia życia, pełnia miłości.
pełna dobra. To jest potężna, pełna i dobra osoba. I z taką osobą się spotkałam. Z bezinteresowną miłością, która wylała się 2000 lat temu razem z krwią Jezusa Chrystusa. Nie ma większego znaku miłości jak tylko ten, kiedy ktoś daje życie za drugiego człowieka. Czy ktoś oddał za ciebie życie? Czy ktoś kiedyś oddał za ciebie życie? Ja ci mówię, że tak, Jezus Chrystus to zrobił. I nie była to ofiara bezsensowna. W moim przypadku ja to wzięłam, ponieważ On nie tylko oddał swoje życie, ale zmartwychwstał. Utorował każdemu człowiekowi drogę do nieba. Zostawił ci w testamencie, Nowy Testament dlatego tak się nazywa. Zostawił ci w testamencie swojego ducha. Ducha, którego potrzebujesz mieć dzisiaj w środku. I twój język zdradza to, że jesteś pusty i cyniczny i potrzebujesz mieć życie w środku. Potrzebujesz mieć w środku miłość. Bo chodzisz po tym świecie i szukasz miłości. Szukasz miłości i zadowalasz się substytutami. Zadowalasz się jakimiś produktami czekoladopodobnymi. A szukasz prawdy, szukasz miłości, szukasz życia. A bierzesz te wszystkie rdzace. Nie gódź się na to. W ogóle nie bierz czegoś mniejszego niż to, co ci dał Bóg.